naprawdę pierwszy meczet, który widzę w życiu. Wiem, że chyba się na tym Kurwa. No to pierwsze Kosowo jest serdecznie. Jestem powtórzem. Cześć moi milusińscy, cześć moi widzowie mojego kanału. Jest was niewielu, ale ja bardzo doceniam to, że oglądacie moje filmy i że komentujecie. Dziękuję wam, że tu jesteście. Przede mną kolejna wyprawa, tym razem do Azji. Powiem tak, wiza indyjska jest już wbita w paszporcie. Przedwczoraj byłem w ambasadzie pakistańskiej, złożyłem wszystkie papiery. I wiza pakistańska się wyrabia i pani ambasador Pakistanu powiedziała mi, że mam zamówić kuriera DHL i on po prostu przywiezie do mnie na wioskę paszport, a jak dostanę paszport, to już będę musiał jechać. Tylko jest jeszcze jeden problem z wizą irańską, bo teraz był szczyt bliskowschodni w Polsce organizowany przez Stany Zjednoczone i nasze stosunki z Iranem się nieco zaogniły. Więc ja się martwię, że mogą mi tej wizy irańskiej nie wydać, zwłaszcza, że będę aplikował o nią w Turcji, w Trabzon. W Trabzon jest taka ambasada Iranu i tam można za 50 euro kupić wizę irańską. Martwię się, że tam dojadę i mi nie wydadzą wizy. A jak nie wydadzą mi wizy, to ja nawet nie wiem, co będę musiał wtedy robić. Chyba jakoś okrężną drogą jechać. Ale co ma być, to będzie, liczę na farta i tak jadę. A dzisiejszego vloga nagrywam po to, żeby pokazać wam mój ekwipunek, który zabieram do Azji. Bo niektórzy z was są ciekawi, co trzymam w plecaku. Dzisiaj będzie wszystko dokładnie objaśnione. To zacznijmy od początku. Plecak. Jest to naprawdę duży plecak, 90 litrów. 4 class z Decathlonu. Czemu taki duży? Chcę mieć po prostu wszystko spakowane w środku plecaka, żeby nic nie dędało na zewnątrz, żeby to było dobrze wyważone, żebym nie miał potem krzywych pleców, bo jak w Ameryce byłem, to troczyłem sobie namiot do boku plecaka i potem chodziłem taki przekrzywiony. I to jest niezdrowe dla pleców. Byłem ostatnio u takiej pani kręgarki i ona powiedziała, że mam krzywy kręgosłup i powinienem rozciągać się i robić zwisy na drążku, żeby ten kręgosłup poprawić. I bolał mnie kręgosłup, dlatego chcę trochę oszczędzić mój kręgosłup i dobrze wyważyć ten plecak. No i z tym plecakiem jest też taka sprawa, że on ma taką zaletę. Zobaczcie. Oj, przepraszam. Rozsuwa się na całości, tak? Rozsuwa się i można się dostać do każdego zakamarka bez żadnego problemu. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie i myślę, że będę zadowolony z tego plecaka. Jest on całkiem dobrej jakości, a ja ufam Decathlonowi, bo on robi tanie produkty i te produkty są bardzo dobrej jakości. I to nie jest żadna reklama sponsorowana, ja po prostu naprawdę lubię Decathlon. Dobra, odrzucamy plecak. Najpierw załatwimy sprawy kempingowe. Śpiwór, jest to śpiwór 729 MON pod oddział wojsk specjalnych. Jest to śpiwór modularny, jesienno-zimowy, jesienno-letni. Jeśli się włoży letni w jesienny, to się tworzy śpiwór zimowy. I temperatura komfortu to jest minus 7 stopni, także można spać nawet w mrozy. Zależało mi właśnie na takim śpiworze. Ostatnio go testowałem. Spałem na werandzie, była temperatura minus 1, minus 2 i powiem wam, że w tym śpiworze nawet mi było trochę za gorąco. Dlatego kosztował on 250 zł, przyinwestowałem do niego. Chcę po prostu, żebym dobrze spał podczas tej podróży. Nie chcę marznąć, bo to jest naprawdę nieprzyjemne, jak się kuli z zimna w nocy pod namiotem. A przeżyłem to już w Ameryce Południowej, będąc w Andach.
Następna rzecz to namiot. Namiot, klasyczny namiot, każdy go zna, za 100 z Decathlonu. Miałem go w Ameryce Południowej, był rozkładany dosłownie wszędzie, od Machu Picchu po plażę, przez pustynię, przez jakieś, nie wiem, dosłownie wszędzie, gdzie się da, był rozkładany. I on jest po prostu pancernym namiotem, niezniszczalnym. Po 7 miesiącach starła się trochę podłoga, ale załatałem ją taśmą i dalej śmigała. Zepsuł się pałąk, bo uciekałem przed małpami w Kostaryce, jak spałem w takim przedsionku do dżungli. Naprawiłem go, dalej mogłem go używać, dlatego ten namiot jest niesamowity. Jedyną jego wagą jest to, że waży 2 kg 200 gram. No ale właśnie za to się płaci, nie? Płaci się tym, że trochę on waży za niską cenę. Ale ma dużo miejsca w środku. Jest koloru zielonego, więc jak się rozłoży gdzieś w szkach, to on jest taki jakby zamaskowany i jakby to powiedzieć, no zakamuflowany jest, także nie zwraca uwagi. A to jest dobra zaleta właśnie. Bo nie chcielibyście, żeby ktoś przyszedł do was w nocy i was okradł albo cokolwiek. Następna rzecz to no karimata, zwykła karimata, taka właśnie w kostkę. Wytłaczana tutaj. Po prostu karimata, no. Karimata to jest mus, bo musisz się odizolować od podłoża, bo jeśli byś nie miał karimaty, to strasznie zimno by ci było od podłoża. Trzeba mieć karimatę. Inna rzecz. Sandałki. Kupiłem takie lepsze za 150 zł. Są to sandały marki Teva. Nie kupiłem tym razem dekadlonowych, bo one były dobre, nie zniszczyły się, już po 7 miesiącach, ale wytrzymały, ale były takie nie do końca wygodne. Mam nadzieję, że te będą wygodne. No i są takie ładne, estetyczne, podobają mi się. Tutaj mają taki fajny wzorek. Mam nadzieję, że będą mi dobrze służyć. Kolejna rzecz. Teraz będzie już nie po kolei, losowe rzeczy będą. Flaga Polski. Rzecz, której nie miałem w Ameryce Południowej, a którą chciałem mieć. Będę łapał stopa na flagę Polski. Chcę ją mieć ze sobą. Cieszę się, że kupiłem flagę Polski. Będzie łapane na flagę. I będzie wywieszana bandera po prostu nigdy. Ręcznik z Decathlonu. Szybko schnący. Niefajnie się nim wyciera. Nie wiem, czy go wezmę, czy wezmę zwykły, bo chyba waży tyle samo co zwykły, a zwykłym się lepiej wyciera, bo jest taki szorstki. Ten to jest tak, jakbyś się, nie wiem, koszulką wycierał, ale podobno szybko schnie, więc zastanowię się jeszcze nad doborem ręcznika. Tutaj mam proste rzeczy, szalik, czapka, wiadomo, nie? Kolejna rzecz. Kurtka. To jest taka moja stara kurtka zimowa, jeszcze z czasów jak chodziłem do technikum, chyba w drugiej klasie ją kupiłem. Ona jest już bardzo stara, na wykończeniu. Po prostu będę ją nosił, a jak dojadę już do ciepłych krajów, to się jej pozbędę. Wyląduję gdzieś w śmietniku albo oddam komuś. To będzie jej ostatnia podróż. Kolejna kurtka. To była taka fajna kurtka, zobaczcie, markowa z The North Face'a. Kupiłem używaną w UK, ale wyprałem ją i ten nie puch, tylko taki materiał syntetyczny między tymi kwadracikami się pozbijał i ona teraz tak brzydko, lumpiarsko wygląda. Ale jak ją noszę, to zachowuje nadal ciepło, więc biorę ją ze sobą. Zwłaszcza, że będę ją łączył z kurtką przeciwdeszczową. Poczekajcie chwilę, zaraz wam pokażę. Jak będzie chłodniej, to będę zakładał tą kurtkę. Ona też mało waży, to jest zaleta. I taką przeciwdeszczową z Decathlonu za 18 zł. Dobra, odrzucamy. Kolejne rzeczy. Polar. Jednak jest luty. Ruszam w lutym, będzie zimno, no trzeba się ciepło ubrać. Mam dwa polary, jeden to jest jeszcze stary z Ameryki, ale dobrze się trzyma.
Biorę dwa polary, bo będzie zimno, a ja chcę, żeby mi było ciepło. Spodnie kupione, używane na Allegro. Po prostu takie z zamkiem i można zrobić sobie z nich krótkie. Miałem takie w Ameryce, bardzo fajna rzecz. Musiałem sobie kupić. Kolejna rzecz to są takie stare spodnie, już wyblakłe, długie, niestety nie rozpinane. Też na wykończeniu to będzie ich ostatnia podróż. Jak już wyjadę z tych krajów muzułmańskich, a dojadę do Indii, będzie ciepło, to je komuś oddam, wyrzucę i kupię sobie zwykłe shorty. Dobra, co mam jeszcze tutaj ze sobą? To jest taka bluza z Decathlonu, narciarska, taka koszulka. Podobno dotrzyma ciepło, jest termiczna, więc dlatego ją kupiłem. Kolejną rzecz, jaką biorę, to są właśnie takie koszulki. Mam takie dwie. Z długim rękawem. Chodzi o to, żeby było ciepło, bo jadę w zimę. Muszę się dobrze przygotować. Kolejna rzecz to dwie pary kalesyn, jedne czarne, jedne właśnie takie białe. Też, żeby było ciepło. Tutaj są już ciekawsze rzeczy. Akurat leżą na... Tutaj jest jedna karta, fałszywa karta, bo pracowałem w Anglii i ktoś jakimś sposobem robił sobie zakupy moją kartą, więc musiałem ją zablokować. Ona jest teraz bezużyteczna i będę ją trzymał po prostu w portfelu. Portfel w kieszeni. I gdyby mnie jakiś złodziej chciał ukraść, to oddam mu ten portfel i nic nie stracę. O to chodzi. Książeczka zdrowia. W środku są wbite szczepienia. Nie wiem, czy mi to będzie potrzebne, ale zapakuję do plecaka. Zdjęcia. Mam zrobione dużo zdjęć. Mam naprawdę kupę zdjęć zrobionych. Zrobiłem je dwa razy, bo raz zgubiłem to w domu i nie mogłem znaleźć. Zrobiłem kolejny raz, także mam teraz masę zdjęć. Ale będą one potrzebne, bo do wyrabiania wiz potrzebne są zdjęcia. Na przykład, gdy wyrabiałem wizę pakistańską, to potrzebne były 4 zdjęcia. Nie wiadomo dlaczego. Kolejna rzecz, no to jest taki preparat na komary. Dostałem go od boliwijskiego księdza. Jak się nim wysmaruje, to naprawdę żaden komar ani mucha nie siada. Jest go jeszcze tam trochę. Wezmę go ze sobą, zużyję już tam, jak będę w Indiach. Pozdrawiam księdza z Boliwii. Kolejna rzecz, kupiłem iPhone'a SE w Anglii. Kupiłem go za pierwszą tygodniówkę, czyli wiecie, tydzień pracy, już kupiłem sobie nowego iPhone'a ze sklepu. Kupiłem go właśnie z tego względu, że byłem ciekawy iOS'a i jak to jest mieć iPhone'a. No i w sumie polecam, to jest kawał dobrego telefonu. Problem jest tylko z tym, że ma, wiecie, inne wejście, lighting i... No jeśli jak ktoś nie ma iPhone'a, no to nie podładujesz sobie u niego. Trzeba mieć zawsze ze sobą swój kabel. Ale bateria trzyma długo. No i minusem jest też to, że muzykę trzeba zgrywać przez iTunes. Nie można po prostu sobie ściągnąć z internetu. To jest wiadomo, ładowarka, kabel do iPhone'a. Powerbank Xiaomi 20 000 mAh. Nie będę używał go chyba raczej do telefonu, tylko on będzie bankiem mocy do kamery, żeby nigdy mi nie zabrakło mocy w kamerze. Selfie stick. Kamera stoi teraz na Gorilla Podzie Joby. To jest stary selfie stick jeszcze z Ameryki. Też będę go czasami używał. Teraz będą rzeczy fajne. To jest przejściówka na cały świat do prądu. Wszędzie są jakieś różne dziwne gniazdka, więc jest to rzecz potrzebna. Miałem taką w Ameryce, ale zgubiłem.
To jest bardzo ważna rzecz. Zakładam to pod koszulkę i trzymam tutaj paszport, żeby się nie zgubił. I przez całą Amerykę miałem właśnie coś takiego, paszport się nie zgubił i jeden jedyny raz włożyłem paszport do kieszeni, tą saszetkę i zgubiłem ją. No i właśnie przypał był wtedy. Dlatego teraz mam postanowienie, że nigdy nie zdejmę tego spod ubrania. Zawsze będę nosił paszport przy sobie, bo to jest rzecz podstawowa i najważniejsza. Trzeba mieć paszport. Bez paszportu nie ma nic. No i pieniądze też tam będę trzymał. Cienka linka. 10 metrów do wywieszenia prania. Brakowało mi tego. W Ameryce nieraz chciałem sobie coś wywiesić, wywieszałem gdzieś na płotach, na gałęziach. Teraz sobie rozwieszę na lince. Dwie karty SD, 32 GB, takie najtańsze. Jedna jest jeszcze w kamerze, w starej kamerze Xiaomi 4K. Jest taki pomysł, żebym materiały, gdy nie będę miał dostępu do internetu, wysyłał do mojego montażysty Tomka właśnie listownie na karcie SD. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Tu jest jeszcze ważna rzecz. Dysk przenośny 500 GB. Kupiłem na Allegro za 100 używkę. Z tego co patrzyłem, nowy kosztuje 300, więc całkiem dobry deal. Dane, te wszystkie moje filmiki będę zabezpieczał na komputerze, na dysku i jeszcze może na kartach, żeby nic się nie zepsuło, żeby nic się nie wykrzaczyło. No na przykład przyjadę w Pakistan i stracę dane i co wtedy? Wszystko będzie bezpieczne, żebyście mogli oglądać moje filmy. Tu są jeszcze dwie rzeczy. W Anglii zrobiłem sobie test i mam wadę wzroku, dlatego muszę chodzić w okularach i w takich okularach będziecie mnie widzieć cały czas. Choruję na dalekowzroczność. To jest chyba minus 0,5 albo plus 0,5, chyba minus 0,5. A w drugim, oj nie ma. Aha, są. To są takie inne, mniejsze okulary zapasowe. Jeśli z tymi by się coś stało, to będę miał jeszcze te. Okulary ważna sprawa, bo naprawdę jak patrzę daleko, to mam rozmazane. To jest opaska na kamerę. Nie wiem, czy będę jej używał, czy... Zobaczymy, jak wyjdzie w pralni. Jeśli będzie wygodniej jej używać do kręcenia jakichś przebitek albo na mieście, to będę używał. Jak nie, to będzie leżeć na dnie plecaka. Tu jest fajna rzecz i ciekawa. Pasek do spodni, tylko on ma taki myk, że po drugiej stronie ma zamek. I tutaj można sobie schować banknoty, no chyba karta kredytowa się tutaj nie zmieści. Ale właśnie jakieś pieniądze, grubsze banknoty, jak będę miał przy sobie, wypłacę z bankomatu, to będę chował w tym pasku, żeby taki potencjalny złodziej po prostu mnie nie skroił. No bo jak myślicie, no czy taki złodziej, który napada mnie na ulicy, będzie chciał zabierać mi pasek? Raczej nie. Ale w Ameryce Południowej ani razu nie miałem przykrej, złej sytuacji, dlatego mam taką cichą nadzieję, że w Azji też będzie spokojnie, będzie milusińsko. Następna rzecz, słuchawki iPhone'owe. Będę dużo słuchał muzyki, ściągnę sobie dużo albumów i będzie słuchane podczas podróży, bo nieraz jest tak, że kierowca nie umie po angielsku, ja nie umiem tam, nie wiem, po kurdyjsku, w języku hindu, po hiszpańsku już trochę umiem, bo się nauczyłem, ale w ich języku nie umiem, bo oni nie umieją po angielsku, no i co wtedy? I właśnie czasami niestety jest tak, miałem takie przypadki w Ameryce Południowej, że jechałem z kierowcą tira 10 godzin, on nawijał po hiszpańsku, a ja tylko przy takiej wem robię, aha, o, a on nawijał dalej, co nie? I on chyba nie wiedział, że ja nie rozumiem. No i tak czasami właśnie bywa. Ale w większości przypadków, jak się nie możemy dogadać,
To ja odpalam sobie telefon, podłączam pod ładowarkę, odpalam sobie jakiegoś tam e-booka albo odpalam sobie muzę, no i słucham. A czasami jest i tak, że patrzę się po prostu na drogę i rozmyślam. Różnie to bywa. Czasami lubię poczytać, czasami nie. Czasami lubię muzy posłuchać. Kolejna rzecz to są tutaj, w tym woreczku są baterie do kamerki Xiaomi 4K. No, jeśli chodzi o tą kamerkę Xiaomi 4K, to ja jej będę używał i myślę, że będę jej używał, gdy będę się wybierał w takie bardziej niebezpieczne miejsce. Na przykład jak wybiorę się do slumsu, to świecenie takim lepszym sprzętem, jakim jest ta kamera, którą teraz to kręcę. A kręcę to Sony A6000 z mikrofonem. Zaraz wam pokażę w lustrze, jak to wygląda. No i żeby nie przyciągać wzroku złodziejów, to będę kręcił tą kamerką sportową ujęcia właśnie z takich miejsc spod ciemnej gwiazdy. A sama kamerka, nie wiem, zapodziała się gdzieś w domu, nie mogę jej znaleźć, nie pokażę jej wam na filmiku, ale ona się przed podróżą na pewno znajdzie. Jeszcze jedna rzecz to jest ładowarka do tych baterii. To jest taka śruba do selfistika, żeby wkręcić. Jest jeszcze jedna rzecz, ale ona też się zapodziała gdzieś. Chyba moja mama jej używa teraz w samochodzie. Jest to wtyczka samochodowa do ładowania. Tam wiecie, jak macie zapalniczkę, to wciskacie wtyczkę, podłączycie kabel i ładujecie sobie telefon. To właśnie coś takiego kupiłem. Sony Ericssona, taką jak miałem w Ameryce. 17 zł i była niezawodna. No i to wszystko. I oprócz tego jeszcze oczywiście, no już nie będę pokazywał, 5 par gaci, 5 par skarpet. Także no, wszystko jest już w jak najlepszym porządku. Pokażę wam jeszcze kamerę. Mam trochę syf w pokoju, także przepraszam was za to. Tak wygląda właśnie kamera. Zakleiłem tutaj te wszystkie znaczki Sony, spróbowałem nawet zakleić to na obiektywie, ale wtedy obiektyw się nie otwiera, wyskakuje błąd, dlatego to musi być odsłonięte. Wszystkie znaczki Sony są zasłonięte, żeby nie kusić potencjalnego złodzieja. To było kolejne cięcie, bo skończyło się tym razem pamięć w kamerce. Tu jest jeszcze małe wtrącenie, bo jest jedna rzecz, o której zapomniałem, a jest bardzo ważna. To jest laptop. Chiński, Teclast F7, on będzie mi służył do tego, żeby przeglądać filmy i żeby je uploadować, gdy złapię jakieś Wi-Fi w Azji. Jego koszt to 1000 zł, polecam ten laptop, 1000 zł, a lol, śmiga w 30 fps. Polecam sobie go kupić, naprawdę fajny. Jeszcze szczoteczka i żel pod prysznic i inne kosmetyki i patyczki do uszów też zabieram. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Pamiętajcie. I tym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Dziękuję wam za oglądanie i czekajcie na moje filmy z Azji. Buźki.